Andre Luiz. Andre Luiz traci piłkę na rzecz Molickiego. Molicki, Nuno czuwa, trafia w piłkę. Rui Pinto ma trochę miejsca, 1-0. Legia wychodzi na prowadzenie. Wumaki, Siecla. Siecla, ależ podanie, nie dał się zaskoczyć. Tomasz Warszawski. Wumaki. Konkol mija Milewskiego. Konkol, Konkol! Nie trafia Konopacki. Warszawski, Andre Luiz. Kapitalne podanie! Storożuk, jak on w tej sytuacji nie trafił do siatki. Coś niesamowitego. Wumaki. Korzeniaka. Kołesnykow. Kołesnykow. Bardzo ryzykownie. Andre Luiz, 3-1. Rui Carlos Pinto wykłada futsalówkę do Nuno Czuwy. I legioniści prowadzą już 2-0. Teraz kolejna szansa. Jeszcze jedna poprawka. Bliski zdobycia gola Adam Grzyb. Siecla na prawą stronę. Betowski, Tangarife! Nie ma bramki! Jakim cudem Jose Tangarife Restrepo nie umieścił piłki w siatce. Kołesnykow, Kołesnykow. Nie ma gwizdka sędziego, będzie szansa. Piłka wzdłuż pola karnego. Wiaczesław Korzywiaka zdobywa bramkę kontaktową. Protestują zawodnicy Legii Warszawa, że tam było przewinienie. Betowski! Kapitalnie przyjął piłkę, odwrócił się z rywalem na plecach. Potężny strzał Alberta Betowskiego i tam chyba spojenie słupka z poprzeczką uratowało teraz Legię Warszawa. A tymczasem mamy trzecią bramkę dla Legii Warszawa. Andre Luiz podwyższa prowadzenie stołecznej drużyny. Kołesnykow, zagranie w pole karne kontra Legii. Ależ to była ważna interwencja Konkola. Jeszcze poprawka, jest gol. Co tutaj się wydarzyło? Oleksandr Kołesnykow trafia do siatki i Leszno ponownie łapie kontakt. 3-2. Tangarife, Kołesnykow, błąd Kołesnykowa! 4-2 dla Legii Warszawa. No coś niesamowitego. Rajmund Siecla, Siecla w pole karne. Nuno czuwa, ponownie próbuje, Nuno czuwa! Hat-trick Nuno czuwy! 5-2 dla Legii Warszawa. A Nuno czuwa ma dzisiaj swój dzień. Siecla, Tangarife. Ależ podanie Korzymiaka, no chyba troszeczkę zlekceważył tę sytuację. Warszawski, daleki wyrzut. Dobrze, Tangarife do przewrotki. Teraz składał się Michał Klaus, Klaus. Storożuk! 6-2 dla Legii Warszawa i to jest chyba kropka nad i. Tutaj Legii chyba już nic złego się nie wydarzy. Na minutę, na niewiele ponad minutę przed końcem tego spotkania Legia prowadzi już 4 bramkami. Tangarife, ale już leszczynianie chyba nie będą atakować. Nie będą próbować, mamy syrenę końcową, Legia Warszawa odnosi arcyważne zwycięstwo w kontekście walki o play-offy FOGO Futsal Ekstraklasy. Widzimy wyraźne niezadowolenie na twarzy Tomasza Trznadla, ale leszczynianie byli dzisiaj po prostu gorsi od legionistów. Państwa ekranach jeszcze statystyki. Podobna ilość strzałów celnych. Zdecydowanie większa liczba ataków po stronie grupy inwestycyjnej ma lepszy, ale brakowało konkretów dzisiaj drużynie gości.